Nowy raport ONZ o tym, co się dzieje z ludnością cywilną strefy Gazy. Gaza kona przy całkowitej obojętności świata. Te dane, drodzy Państwo, trudno w nie uwierzyć, ale na 30 tysięcy ludzi zabitych w trakcie ostatnich 4 miesięcy w strefie Gazy przez Izraelczyków, 12 300 to dzieci. Oznacza to, że 76 dzieci ginie na jeden dzień, dziennie. To oznacza, że przez ostatnie 4 miesiące wojny w strefie Gazy Izraelczycy zabili więcej dzieci niż przez 4 lata zginęło we wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie. Dla porównania, w trakcie wojny na Ukrainie zginęło 1800 dzieci, a przypomnę, że w strefie Gazy 12 300. Panie doktorze, co się dzieje? Tak straszliwa hekatomba.